sobotę 10 kwietnia o godzinie 11 na stadionie w Wolsztynie zespół Grom Wolsztyn podejmował drużynę Sokoła Kalsk. Gospodarze wystąpili w zielonych koszulkach, a goście w czerwonych. Licznie zgromadzona publiczność zdawała sobie sprawę, że przed Gromem stoi trudne zadanie. Ten mecz trzeba wygrać, aby mieć jeszcze nadzieję na utrzymanie się w lidze okręgowej. Jak się okazało, w trakcie meczu Grom nie był w stanie zadania tego zrealizować. Niewykorzystane sytuacje w pierwszych 25 minutach gry spowodowały dużą nerwowość i chaos w poczynaniach naszej drużyny. Brakowało zawodnika, który wziąłby na siebie ciężar gry, a dokładniej rozegrania piłki. Akcje naszego zespołu były zbyt schematyczne, a nawet jeśli doszło do pozycji strzeleckiej, to nie było zawodnika, który potrafiłby skierować piłkę do bramki. Goście stworzyli parę sytuacji podbramkowych, ale skuteczność ich była większa, gdyż ostatecznie zdobyli bramkę na wagę zwycięzcy. Po akcji prawą stroną piłkę na 7 metrze otrzymał niepilnowany pomocnik i z łatwością skierował ją do naszej bramki. Ten cios w ostatnich minutach meczu całkowicie załamał naszych zawodników i rozczarował nawet najwierniejszych sympatyków Gromu. Goście w końcówce meczu wykonywali jeszcze rzut karny, ale wynik nie uległ zmianie. Grom Wolsztyn przegrał 0-1 i chyba opuści ligę okręgową. Po ostatnich kilku porażkach, dużych kłopotach kadrowych, duch walki w Gromie wyraźnie osłabł. Sytuacja klubu jest trudna, tym bardziej, że ławka rezerwowych właściwie jest pusta. Zmiany w zespole są na pewno konieczne, ale na boisko nie mogą wchodzić juniorzy, młodsi zamiast seniorów. Z takiego zespołu żaden trener nie zrobi drużyny na miarę oczekiwań zarządu i kibiców.